Wojciech Dąbrowski, witam was wszystkich w magazynie bokserskim na ringu. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Chutkowski. Witam cię, Tomek. Witam wszystkich. Naszą dzisiejszą rozmowę, w ogóle tematem przewodnim dzisiejszej audycji będzie walka Tomka Adamka z Witajłem Kliczko. Omówimy sobie także walkę Pawła Głażewskiego z Dudum Gumbu. Dalej przejdziemy do pojedynku Krzysztofa Diablo Włodarczyka z Danem Greenem, do pojedynku, do starcia Damiana Jonaka i na końcu wspomnimy parę słów o naszym gościu. Tomek, miałeś oczywiście okazję zobaczyć walkę Tomka Adamka 10 września we Wrocławiu. Zgadza się, oglądałem tą walkę przed telewizorem. Na pewno było to największe wydarzenie w historii polskiego boksu tutaj u nas w kraju. Tak naprawdę ten boks zawodowy cały czas się rozwija, cały czas gdzieś próbujemy nadążyć, nawiązać do tych wzorców z zachodu, gdzie wiadomo, te gale są ogromne. Samo to przedstawienie, cały show związany z galami na zachodzie często przekracza budżet większości gal w Polsce i to pieniądze na samą prawę, więc taka walka na pewno była świetnym wydarzeniem dla promocji nie tylko poszczególnych pięściarzy, ale dla całego boksu zawodowego w Polsce. Mm-hmm. Tomek, jakie miałeś oczekiwania przed tym pojedynkiem względem Tomasza Adamka, względem całej tej walki, tak, z Witajłem Kliczko? Co się spodziewałeś po Tomku? Na pewno, że pokaże serce i nie będzie tylko starał się przetrwać, jak na przykład David Haye, który bardzo dużo mówił, a w ringu tak naprawdę na koniec tylko wstał i pokazał malutki paluszek, który go tam bolał, ale po Tomku na pewno można było się spodziewać tego, że on zostawi tam serce, że jak walka nie będzie wyglądała, to na pewno on da w niej z siebie wszystko. No ale tak naprawdę ciężko było liczyć na zwycięstwo, bo no, Witalij Kliczko jest może troszeczkę niedoceniany przez ten cały bokserski świat, szczególnie na zachodzie, w Stanach. Ale to jest naprawdę wielki mistrz. On dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi. Do tego jest bardzo specyficznym pięściarzem. Odbiega od kanonów czysto takiej techniki, taktyki bokserskiej. Boksuje w taki sposób troszeczkę sparaliżowany, a do tego jest obdarzony potworną siłą i bardzo mocnym uderzeniem, które te uderzenia nawet nie zawsze wyglądają na mocne ciosy, jak na przykład w walce z Solisem, który dostał gdzieś na skroń, przewrócił się po tym ciosie i gdy upadał, no to zerwał sobie więzadła w kolanie. A walka z takim pięściarzem jest szalenie trudnym wyzwaniem, tym bardziej dla takiego zawodnika jak Tomek, który tak naprawdę do tej wagi ciężkiej tak trochę na siłę przeszedł z wagi cruiser. Na pewno była to ogromna szansa na z czysto finansowego punktu widzenia i każdy taką walkę by wziął. No ale ciężko było oczekiwać zwycięstwa w tej walce po Tomku. A jak ty generalnie z perspektywy boksera oceniasz walkę Tomka? Widzieliśmy ciężkie 10 rund w wykonaniu Polaka. No nie tak jak powiedziałeś, Tomek nie był faworytem przed tą walką, ale jak ty z perspektywy boksera oceniasz jego występ? Wiadomo, włożył w tę walkę dużo serca, determinacji, tak, ale... No tak, i tak naprawdę ciężko od niego wymagać czegokolwiek więcej, bo no, nie wytrenuje się nawet godzinami na sali treningowej, czy nawet no, ogromem czasu i pracy nie da rady wytrenować takich elementów jak wzrost i waga. To, co Witalij Kliczko ma naturalne, czyli ponad 2 metry wzrostu, tam około 110 kg wagi, 114 kg wagi i bardzo dużą siłę uderzenia. No, Tomek nie mógł tego w żaden sposób zniwelować, bo tak niekonwencjonalnym pięściarzem, jakim jest Witalij Kliczko, no to dawno takiego pięściarza nie było w ogóle w żadnej kategorii wagowej, obdarzonego tak mocnym uderzeniem. Jego współczynnik knockoutów no jest przerażający wręcz, bo to większość jego walk to wygląda jak takie potyczki do jednej bramki, i tylko pytanie, w którym momencie on zdecyduje się użyć tej prawej ręki, która tam kończy praktycznie większość pojedynków. Bardzo dobrze się odchyla. No i zawodnikowi niższemu, który jeszcze nie dysponuje bardzo mocnym ciosem jak na wagę ciężką, jest ciężko cokolwiek zrobić w takiej walce. Tam trzeba byłoby jakoś inaczej... No, ciężko mówić, że taktyka była zła. Tam po prostu ciężko jest cokolwiek zrobić w starciu z zawodnikiem, który bije po prostu tak mocno. Mhm. Dużo osób po tym pojedynku, trenerów, dziennikarzy, mówiło o tym, że to nie był dzień Tomka. Z kolei Witaju stoczył swój najlepszy pojedynek w ostatnich latach. Podzielasz tę opinię?
czy nie był najlepszy dzień Tomka. No, ja uważam też, że tu nie ma co ujmować w zwycięstwie Vitailowi. No, po prostu on był, po prostu on jest taki dobry. I ciężko na jego tle było zaprezentować się inaczej. Tomek mimo chęci, mimo ogromnego zaangażowania i serca włożonego w ten pojedynek, no, przetrwał po prostu 10 rund. Tam może jedna runda była bliska remisu, a poza tym wszystkie rundy były dla Kliczki, co tylko potwierdza to, jak bardzo dominował w ringu. Ciężko mówić też o tym, czy taktyka była zła, czy nie. No, wszystko weryfikuje ringi. Jeżeli nawet robi się to, co trzeba, gdzieś tam te ciosy się przyjmuje, no i jeżeli po tych ciosach się można wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, w którym miejscu się znalazł i po prostu być może Tomek zobaczył, że jednak to już jest element, którego nie przeskoczy treningiem, sercem i po prostu... No, i wiarą w siebie. Tak jest. Tutaj warunki fizyczne po prostu dyktowały to, jak walka będzie wyglądała i tak się skończyło, jak miało się skończyć. Bo trenerzy, tak, tacy jak pan Andrzej Gmitruk, czy nasz dwukrotny złoty medalista, pan Jerzy Kulej, powiedzieli, że nie było w ogóle taktyki na tę walkę, że nie było pomysłu ze strony trenera Rogera Bloodwortha na ten pojedynek. Jak ty się do tego odniesiesz, patrząc, widząc to starcie? Ciężko powiedzieć, tam żadna taktyka tak naprawdę nie mogła się rozwinąć, bo w pierwszej rundzie było niemalże blisko końca walki, w drugiej była poprawka i tak naprawdę wszystkie plany i wszystkie taktyki muszą zejść trochę na ziemię, no bo jednak widać, że co by się nie robiło, no to tutaj zaraz jest jakaś kara, czy to lewa ręka, czy prawa ręka. Obie są tak samo mocne, tak samo silne i ciężko cokolwiek zrobić w ringu. No, boksuje się tak, jak przeciwnik pozwala, a w tym wypadku z takim rywalem jest naprawdę potwornie ciężko. Z dwóch braci, no, wydaje mi się, że już chyba łatwiejszym rywalem byłby Władimir Kliczko, który też mimo świetnych warunków fizycznych boksuje strasznie bezpiecznie dla siebie, ale jest trochę bardziej przewidywalny. Z kolei Vitali, no, boksuje tak niekonwencjonalnie, a do tego jest obdarzony bardzo dużą siłą i taktykę jest naprawdę ciężko dobrać na starcie z takim rywalem. Nawet ciężko jest dobrać odpowiednich sparring partnerów, bo mało kto jest w stanie imitować jego styl walki. Robiąc takie uniki, poruszając się w ten sposób w ringu, boksując z tak opuszczonymi rękoma przy tym wzroście i do tego bijąc tak mocno. No, nawet sparring partnerów jest ciężko dobrać podczas przygotowań do takiej walki. Wszyscy widzieliśmy, jak ta walka wyglądała. Natomiast czy ty widzisz przyszłość Tomka w wadze ciężkiej? Kogo ewentualnie widziałbyś jako przeciwnika dla Tomka Adamka? Osobiście uważam, że to żadna tragedia się nie stała. Tomek nie został w jakiś bardzo ciężki sposób znokautowany. Uszczerbku na jego zdrowiu nie było widać. Normalnie sam też do tego podszedł, od razu powiedział, że teraz chce odpocząć i później się zastanowi, co będzie dalej. Ja myślę, że jak najbardziej jest w stanie dalej boksować w wadze ciężkiej, tym bardziej, że w Stanach ma bardzo wiernych kibiców, którzy są w stanie zapełnić tam wielotysięczne hale w Stanach Zjednoczonych, w okolicach Nowego Jorku i New Jersey. I tam na pewno jeszcze jakaś przyszłość czeka. No, 2-3 walki i tak naprawdę będzie pewnie znowu gdzieś w czołówce w wszystkich federacji, więc jakaś walka o tytuł jest jeszcze możliwa i w jego zasięgu, a tacy przeciwnicy jak na przykład Aleksander Powietkin, uważam, że byłby całkowicie w zasięgu Tomka, w przeciwieństwie do Władimira czy Davida Heya, z którym, no, myślę, że jednak Tomek by nie wygrał. Ale na przykład tacy rywale, jak właśnie ci, którzy ostatnio boksowali, jak Aleksander Powietkin i Ruslan Szagajew, obydwaj są w jego zasięgu.